dziennie z okazji Święta Kobiet, a zatem Panie szczególnie witam. Organizatorami dzisiejszej uroczystości są Zarząd Osiedla imienia Stefana Sarzyńskiego oraz Klub Seniora Radość Łowiczów. Na naszą uroczystość zechcieli przyjąć zaproszenie burmistrzowi miasta Łowicza, pan Krzysztof Jan Kaliński oraz Bogusław Wojczak. Witamy serdecznie. Pani Małgorzata Nowak, kierownik Wydziału Spraw Społecznych, jednocześnie nasz opiekun. Bardzo serdecznie witamy. Pan Maciej Madamkiewicz, dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury. Również serdecznie witamy. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy, pan Marek Dziedziela wraz z panią księgową i panią Idą. Witamy serdecznie. Prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Adam Armand Ruta, sponsor dzisiejszej uroczystości między innymi. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji Koła Diabetyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Emerytów, Stowarzyszenie Dać Szansę, Stowarzyszenie Dać Sami Sparny, Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, Związku Niewidomych. Niemniej serdecznie witam zaprzyjaźnione kluby. Pierwszy widzę z przewodniczącą panią Elę Rusiecką. Bełków, kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie panią Izabelą Gacz, z Bełkowa panią Beatą Sawicką i panią Teresą Mocką. Serdecznie witam. Również witam klub Duny oraz dzisiaj po raz pierwszy klub seniora Bartniki. Szczególnie witamy jako nowy zaprzyjaźniony. Witam media i obsługę. A na zakończenie chcę bardzo serdecznie powitać panią Agnieszkę Krajewską, łowiczanina roku 2009. Pragnę podziękować za to, że zgodziła się pani objąć honorowy patronat nad klubem seniora. Bardzo prosimy panią przyjąć od nas te kwiaty, niech one będą takim dowodem sympatii naszej i takiej współpracy, jaką byśmy sobie wymarzyli. Pani Agnieszko, wiem, że ma pani bardzo dużo obowiązków, ale klub seniora panią tak polubił, że chcemy, żeby pani po prostu była naszym patronem. Bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz, że pani zechciała przyjąć ten patronat w naszym klubie. Bardzo proszę. To ja też serdecznie dziękuję państwu za ten Dziękuję bardzo. Również chcę bardzo powiedzieć, że dzisiaj na naszej uroczystości są prace farmy, warsztaty. Jeżeli byśmy chcieli dołożyć cegiełkę, żeby ci ludzie mogli wyjechać na odpoczynek, to bardzo proszę, można nabyć w międzyczasie jakąś skromną, małą. Seniora organizuje cokolwiek, stoicie się jak na bardzo dobre wesele. Siedzicie państwo trochę tak ciasno i to też jest super znak, że tak dużo osób chce tutaj przychodzić. Wszystkim paniom w imieniu władz miasta życzymy zdrowia takiego 100% albo 370%, wszelkiej pomyślności, a dalsze życzenia to właściwie kontynuacja, taki ciąg dalszy tego, co panie i tak już w sobie macie, żeby tak dalej było, a więc tak pięknej energii, radości życia, humoru, tego, że chcecie się spotykać. 100 lat rzecz jasna, albo ktoś tam ma niedaleko, to 120 przynajmniej. I krótko mówiąc, cieszcie się panie, jesteście wielką naprawdę radością Łowicza, bo dajecie przepiękny przykład tym średnim wieku i tym najmłodszym, że życie jest po prostu piękne. Wszystkiego dobrego i takiej drobnej upominy. Thank you.
teraz poproszę mu pół seniora o mały wyjście.